Jastrzębianie przegrali pierwsze starcie w Katowicach, ale w drugim się podnieśli i zwyciężyli zespół GKS-u Katowice, trener Jacek Płachta. Robert Kalaber natomiast dziś w bramce będzie obserwował Bencze Balisza. Staną do walki o pierwszy krążek. Grzegorz Pasiut, może być dobre otwarcie GKS-u Katowice. Pasiut! Balisz jednak broni barkiem. Trenowanie kondycyjne w fazie play-off jest niezwykle istotne i na to pewnie liczą. Jest strzał w stronę bramki i Mareja na raty, ale bramkarz GKS-u Katowice. Łukasz Nalewajka, ładnie to wygląda. Radek Nalewajka prosto w Mareja. Nie, ale kiedy wychodzi jakieś zagranie, które się nie zdarza. Ale teraz Pulkinen, Pulkinen broni Malisz. Teraz błąd Kamieniewa, Pulkinen, Pulkinen przed szansą, Pulkinen, ale ofiarnie Chorzelski. Bryk, Rajameki, Paś, jeszcze raz Rajameki, kto będzie strzelał? Paś, Marej. Katowiczanie wciąż w przewadze i może tak być do końca i na początku drugiej, ale rozegranie krążka przed bramkę i gol! Nie, jeszcze ten krążek gdzieś tańczy w okolicach linii bramkowej, rzucają się ofiarnie jastrzębscy hokeiści, nie ma bramki, sygnalizacja kary, będzie wykluczenie kolejne w tym meczu i dogramy do końca pierwszej tercji. Co tam się działo, co tam się pomieszało? Krążek linii nie przekroczył, a my spójrzmy dokładnie, jak to wyglądało. Rzeczywiście ten krążek wzdłuż linii bramkowej powędrował jeszcze dwie kolejne dobitki. Cały czas próbowali, ale ofiarnie rzucali się defensorzy z Jastrzębia. Balisz choćby z kija też interweniował bardzo szczęśliwie i bardzo skutecznie. I cóż pan Marcin im wytłumaczył? Rzut karny! Ale dopiero pierwsza odsłona. Grzegorz Pasiut i Bencze Balisz. Pasiut, Balisz! Na przerwie. Jeszcze Grzegorz Pasiut zdołał oddać strzał, proszę. Magi, Magi, błyskawicznie. Już piątka Jastrzębian, bo zaczęli w osłabieniu. Paś, ale teraz może być świetna kontra, może być okazja. Kalejnikowas, Kalejnikowas, Szymary, Kalejnikowas, 1-0. Co za rozpoczęcie drugiej tercji. Jaka kontra jastrzębskiego klubu hokejowego. Zagapili się w obronie, sygnalizował Marej kijem, że już wraca Kalejnikowas na lód, ale nie zdecydowali się wycofać jednego z zawodników katowiczani. Nikainen, trudno opanować sytuację na lodzie, brakuje tego spokoju jednym i drugim. Marej, jeszcze szansa i 2-0! Ale to zrobili zawodnicy gospodarzy, wymusili błąd, a Józef Szwec, najeżdżając blisko bramki, wykorzystał ten prezent i zrobiło się już 2-0 w rozgrywaniu. Może teraz będzie ciekawiej. Lehtonen, Maulsona, Lehtonen, sam Balisz broni jednak to uderzenie. Kolusz przed bramkę, teraz szansa, gdzie jest krążek? Wydawało się, że był wytrącony z równowagi, ale Jastrzębianie w ataku. Jest Janssons, ale przestrzelił bardzo wyraźnie nad poprzeczką. Inny swój atrybut. Pulkinen przed bramkę. Kto to zamknie? Może teraz Vartinen. Znów w tarapatach przez moment był Balisz. Vartinen, Lehtonen robią karuzelę katowiczanie jastrzębskiemu klubowi, ale jest krążek w rękach Bencze Balisz. Kostek i kontra Jastrzębian, Szwec czy Kostek? Kostek, ale nie trafił w bramkę. Szczęśliwie zostali przy krążku katowiczanie. Fraszko ma okazję, jest Balisz. Pasiut. W tych ostatnich 20 minutach będzie tutaj wiele przyimek. Jeszcze raz Szymek. Janssons, dobre rozciągnięcie gry, można strzelać, szukali jeszcze Rajamekiego, znaleźli, ale ten strzał już niedokładny. Janssons, Vanacki bez zastanowienia. Olson jeszcze przed bramkę, Balisz. Marcin Kolusz do Monto. Balisz, to mogło zaskoczyć. Mógł być gol dla GKS-u, to mogło być... Ten pod niebieską, do niego kierowany jest krążek. Paś, Paś, Marej. Janssons,
Wprowadzili krążek. Szewczenko! Szewczenko broni Mary, ale świetna akcja. A zaraz może być 0-3. Okazja Łukasz Nalewajka. Broni Marej. Jeszcze Nalewajka zostawił krążek. Jeszcze Jarosz i ponownie Nalewajka. Kamieniew także. Szymek. Szymek. Balisz. Z krążkiem Kolusz. Pasiut. Balisz z problemami. Zamieszanie podbramkowe. Krążek w rękawicy bramkarza. Mają katowiczanie okazję, by rozpisać co najmniej dwa ataki, bo przecież tyle czasu potrzebuje zespół GKS-u Katowice, by stratę tutaj odrobić. Akcja katowicka pod jastrzębską bramkę. Marcin Kolusz próbuje odkupić wynik. Kolusz, ale za faulowany napastnik GKS-u Katowice. 30. przed zakończeniem tercji jeszcze Grzegorz Pasiu zdołał oddać się strzał, ale teraz braknie już czasu katowiczanom na odrobienie strat. Pasiu te zablokowane, ostatnia sekunda, końcowa syrena i JKH GKS Jastrzębie może się cieszyć i może świętować. A jeszcze dzieje się tutaj wiele, dlatego że choć mecz się zakończył, to jeszcze Bartosz Fraszko ma sobie coś do wyjaśnienia. Ma do wyjaśnienia coś Urbanowicz z Pasiutem i niepotrzebne są te przepychanki na koniec, ale to jest frustracja, to są nerwy, to są emocje, no i to jest świadomość tego, że seria nie idzie po myśli GKS-u Katowice.